jadąc tutaj, ja tak naprawdę wiedziałam, że będę walczyć tylko i wyłącznie z Tavernier. Dziewczyna naprawdę dobrze rzucała od początku konkursu. Ja miałam bardzo dobre rzuty próbne, aż się dziwiłam w granicy 75 metrów. No jednak troszeczkę się podpaliłam i chciałam dowalić już w pierwszym rzucie i trochę mnie to wybiło z rytmu. Cieszę się, że w tym trzecim rzucie na 73 się zebrałam. Jednak rezerwy u mnie są bardzo duże. Ja nie rzucam, dzisiaj nie rzucałam dobrze. Na treningach to wygląda dużo lepiej, więc mam nadzieję, że nie wiem, za jakiś czas po prostu przełożę to, co robię na treningach, na starty, bo mimo że dobrze rozpoczęłam ten sezon, mimo że tyle, tak daleko nie rzucałam jeszcze w maju, no to tak jak mówię, są duże rezerwy. Ja bardzo się cieszę, że w końcu byli kibice, jednak po takiej przerwie powiem, że nawet było troszeczkę dziwnie, bo dawno mi nikt nie klaskał do rzutów. No fajnie, że tutaj są ludzie, fajnie, że nas wspierają i widać, że właśnie Polakom kibicują, no to jest naprawdę bardzo wspaniałe. Przechodząc każdy klaskał, każdy gratulował, mówił, że będzie lepiej jeszcze w Tokio. Także czuję to wsparcie, jestem ogromnie wdzięczna, że wszyscy nam kibicujecie. Mówisz o tym poziomie 75-76, może w tym